Wiedziałem, że myślą przerobią w ramach dobrej współpracy z sekretariatem technicznym to, co na slajdach tutaj widzimy, w drukowanym w Zielonej Górze, będzie program współpracy terytorialnej. Myślę, że warto powiedzieć, kto w ramach tego programu z polskiej strony i z niemieckiej strony może uczestniczyć. Ja. Ich möchte auch dazu sagen, dass dieses Programm, was wir haben hier auf dem Band, da ist auch eine Frage, welche zum Beispiel werden wir andere Sachen unterstützen? Są oczywiście to przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, czyli nasze miasta, gminy. Ja, das sind unsere Gemeinden, unsere Städte. Organy administracji rządowej. Und Administration von unserer Regierung. Jednostki organizacyjne, jednostek samorządu terytorialnego, wspomniałem przed chwilą, oraz izby i inne organizacje. Polskiej strony programem wspierane jest całe województwo lubuskie, przy czym po stronie niemieckiej widzicie Państwo tutaj trzy powiaty. Ja, aus der polnischen Seite ist Województwo lubuskie. Unterstützt und von deutscher Seite sind andere Unterstützung bekommen. Myślę, że warto tu wspomnieć również o tym, że nasza dobra współpraca, najlepsza od wielu, wielu lat, z naszym partnerem za Odry-Nysy, układa się w sposób, powiedziałbym, perfekcyjny. I przy tym trzeba również powiedzieć, że nie jest to jedyny obszar, w którym województwo lubuskie współpracuje. Ja, ich möchte bloß zu sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern ist auf gutem Weg und wir können bloß sagen, immer weiter die Unterstützung zu bekommen. Ponieważ od 2007 roku Województwo Lubuskie również dostało szansę współpracy z programem, w ramach programu Saksonia, Województwo Dolnośląskie, Województwo Lubuskie. Ja, wir haben auch seit 2007 ein Programm bekommen, mit Sachsen zu arbeiten und auch Województwo Dolnośląskie mit Hauptstadt Wrocław. Największą, myślę, szansą dla uruchomienia szerokiej rzeszy inicjatyw, tak zwanych małych projektów, daje również nam właśnie szansę ten program współpracy terytorialnej. Ja, diese Chance, diese Programme zu entwickeln, das ist auch die Chance von diesem Programm, den naheliegenden Grenzen Städte zu unterstützen. Perfekcyjnie zarządzany przez Euroregion Spreewalsabur. Ja, das ist eine Perfektion bei dieser Regierung Euro-Spreewalsabur. Wspomniany fundusz małych projektów i projektów sieciowych. Ja, to są kleine fundusze, kleine projekty. Daje znakomitą szansę do popularyzowania oraz wdrażania w życie wielu cennych inicjatyw niemożliwych, gdyby tych środków nie było. Ja, das ist eine Chance, weil wir bekommen diese Finanzunterstützung und können dabei kleine, große und andere Projekte damit bezahlen. Pani prezes Leonora Burzyńska, wracając do dzisiejszej konferencji, wspominała również, że ten projekt, w którym dzisiaj uczestniczymy, jest również finansowany ze środków Euroregionu. Ja, die Frau prezes Leonora hat uns heute gesagt, dass dieses Projekt, was wir heute zusammen erleben, ist auch eine Unterstützung von unserer Euroregion. Niestety, przynajmniej dzieje się tak zawsze, od zawsze w naszym województwie, środki, które są do dyspozycji we wszystkich programach dostępnych, są zawsze znacznie mniejsze niż oczekiwania naszych beneficjentów. Leider, in diese programy machen wir auch diese finanzielle budżet und müssen wir zusagen, dass es immer weniger wird, was wir verlangen. No, dobrze się składa, jest to wspaniały układ, jeśli na 2, 3, 5 projektów jeden ma szansę do finansowania, ale często się zdarza, że tych projektów jest znacznie, znacznie więcej niż możliwości finansowania. Ja, wir können nur sagen, auf 5 Projekten
bekommt zum Beispiel ein Projekt nur eine finanzielle Unterstützung. Aber wir legen vor andere Projekte, bis 10 Projekte. Und die Unterstützung von Finanzmitteln ist sehr gering. Aktualny program operacyjny jest zamierzony do 3 czy 4 priorytetów. Ja, das program, diese Operation program ist für 3 priorytety, bis 4 priorytety vorbereitet. Gdzie infrastruktura jak zwykle cieszy się największym powodzeniem. Ja, wo die Infrastruktur von Regionen ist am Höhepunkt. Ja zawsze przy każdym okazji możliwości wystąpienia podkreślam fakt, jak istotne jest inwestowanie w zasoby ludzkie, inwestowanie w człowieka. Und ich bei jedem Vertrag möchte bloß sagen, dass man muss investieren auf die Menschen. Und für die Menschen. I to, co mówił tutaj przed chwilą pan poseł Fiedorowicz, ja chcę to podkreślić, że kontakty pomiędzy właśnie mieszkańcami dwóch naszych regionów. Powinna być to rzecz najważniejsza, najcenniejsza i my zrobimy wszystko, żeby te kontakty wzmacniać. Und so wie mein Vortreger, Herr Federowicz gesagt hat. Zusammenarbeit zwischen Leuten, Menschen, die an der Grenze wohnen und die viele Programme miteinander erleben, das ist ein großer Ziel und meiner Meinung nach, das ist das Beste. Niewątpliwie osiągnęliśmy już pewien sukces, nauczyliśmy się już pisać projekty miękkie, projekty, które idą w kierunku właśnie zacieśniania tej współpracy. Wir haben schon auch Erfolg, diese kleine, leichte Projekte zu schreiben, aber uns steht jetzt vor, andere, größere Projekte zu vorbereiten. Ale ciągle jednak projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, cieszą się największym powodzeniem. Środki z tych priorytetów są najszybciej wykorzystane. Aber die Projekte für Infrastruktur und für Aufbauen sind immer diese Grundlage und die Hauptsache in diesen Projekten. Marzy mi się, proszę Państwa, taki moment, taki czas, kiedy będziemy mogli powiedzieć, żyjąc na tej ziemi, że mamy 2 województwa, no powiedzmy land i województwo, ale mamy 1 region. Ja, mein Traum ist, dass ich kann in Zukunft sagen, ja, wir haben 2 Woiwodschaften, aber ein Land. Das ist mein Traum für Zukunft. Kiedy jeszcze miałem bliższe kontakty z urzędnikami w Brandenburgii, w Poznaniu, w minionych okresach, pamiętam, kiedy z rzeczą wręcz niemożliwą było przeprowadzenie, wdrożenie w życie możliwości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach i w niemieckich szkołach w takim stopniu, że można powiedzieć, że nie jest to działalność akcyjna. Ja. Ich kann nur sagen, dass in Cottbus habe ich auch Freunde. Und vor 10 Jahren, als wir haben mit Zusammenarbeit begonnen, das war unmöglich vorstellen, dass deutsche Sprache wird in dieser Schule bloß per, kann man sagen, Kreuzung machen. Heutzutage kann man sagen, das ist schon eine Sprachkenntnis, Möglichkeit für unsere jungen Leute. Pamiętam, jak dr Hans mówił, no my finansujemy 5-6 nauczycieli niemieckich, którzy pracują w polskich szkołach i uczą języka niemieckiego. Kiedy wy wreszcie będziecie swoich nauczycieli delegować do nas? Das war der Dr. Hauser hat gesagt, wir finanzieren Ausbildung für 6-7 Lehrkräfte aus Deutschland, die in Polen Deutsch unterrichten sollen. Und wann endlich kommt bei euch diese Möglichkeit, dass ihr werdet eure Lehrkräfte selbst haben? Kilka przykładów inwestycji zrealizowanych w ramach współpracy transgranicznej.
Są to, jak wspomniałem, również działania inwestycyjne, jak i szereg projektów miękkich. Ja. Die Beispiele, was ich habe jetzt vor, das sind vorgestellte die Investitionsprogramme und auch weitere Programme. Dla przykładu wymienię niektóre w ramach pierwszego priorytetu transgraniczne niemiecko-polskie centra kształcenia w Sprenbergu i w Szprotawie. Ja, wir haben auch Zentren für Weiterbildung in Sprenberg und in Sprotawa. Das ist auch dieses Projekt. Regionalne Zentrum Ratownictwa w Witnicy. Ja, Regionalne Zentrum für Rettungsmöglichkeiten in Witnica. Zielona ścieżka Guben-Gubin. Ja, eine grüne Straße, grüne Weg, Guben. A w ogóle, proszę Państwa, dla mnie taki najlepszy, może dwa najlepsze projekty, które powinny być realizowane w ramach transgranicznej współpracy, to po pierwsze i w cudzysłowie, w przenośni budowanie mostów pomiędzy Polską i Niemcami. Ja, und diese Projekte, die Zusammenarbeit an der grenzliegenden Obszarten, möchte ich zusammen Brücken bauen. A drugie, budowanie ścieżek rowerowych, które kończą się gdzieś tam na granicy polsko-niemieckiej, oczywiście są po niemieckiej stronie. Radfahrenwege, die enden an der polnischen Grenze oder an der deutschen Grenze, die sollen rübergehen und uns schließen. W ramach drugiego priorytetu wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Ja, das ist auch ein Programm, das sollen wir unternehmen in Polen und auch in Deutschland, von Büro die Möglichkeit haben, bei unserem Gebiet zu arbeiten und in Deutschland. Polsko-niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Wir haben auch, ja, polnisch-deutsche Zentrum für Promotion und Touristische Information. A w ramach trzeciego priorytetu, na przykład, utworzenie klinicznego rejestru raka w województwie lubuskim. Und das dritte Projekt, das ist die Bildung von einem Krebskrankheiten in unserer Województwie lubuskie. Kiedyś jeszcze ładnych parę lat, kiedy realizowaliśmy program Interreg, miałem przyjemność być niedaleko Poczdamu. Vor zig Jahren, als wir haben andere Sorte von Programm gebildet, war ich in Potsdam als Gast. I zwiedzałem tak zwane tereny powojskowe, których też u nas nie mało. Und habe dort besichtigt die gebliebene militärische Objekte. I tam w ramach tych małych projektów oglądałem jedną z firm, właśnie firmę farmaceutyczną, 5-7 młodych farmaceutów, którzy pracowali. Und dort habe ich sehr groß bewundert. Eine Firma von 5-6 Leuten, die haben eine Farmation gegründet. Którzy pracowali nad analizą komórek rakowych pacjentów, którym ekstra przygotowano niezbędne leki do leczenia tej choroby. Und die haben sich ausgebildet für verschiedene Medikamente, die den Leuten, die krebskrank sind, sollten helfen. I tak, kiedy przyglądałem się naszym obiektom, chociażby pod Gubinem, czy w innych miejscach. Und als wir haben auch solche Objekte bei Gubin, bei Krosno, to zadawałem sobie pytanie, jak trudno nam jest lokować tam środki, aby coś dobrego dla ludzi zrobić. Wie schwierig ist uns dort die Mittel zu geben, dass solche Leute sollen weiter Programme und auch Probleme über diese Krebs